Cześć, z tej strony Graf Zero, vlog literacki. Dzisiaj booktag wreszcie nie było w ogóle bardzo długo tych booktagów, a wiem, że one cieszą się dość dużą popularnością, więc dzisiaj booktag w miejscu, w którym nagrywałem chyba rok temu, jeżeli dobrze pamiętam. Ale zanim w ogóle zacznę, no to ponieważ było bardzo, bardzo dużo, była masa pytań o tę koszulkę, o tę rękę na koszulce, to więc pokazuję, jak to w rzeczywistości, jak ta koszulka wygląda. Bytom powinien mi zapłacić za reklamę, ale ja jej nie reklamuję. Znaczy, ja nic za to nie dostaję, to jest, po prostu sobie kupiłem. Caravaggio bardzo mi się podoba, ja bardzo lubię takie rzeczy na koszulkach. A dzisiejszy booktag to jest moja filozofia czytania i ja go obejrzałem pierwszy raz, bo przetłumaczyła go na język polski autorka kanału Znalezione Przeczytane. Wstawiam, mam nadzieję, że nie zapomnę wstawić linka do opisu. Ja go obejrzałem, nawet tam napisałem, że zrobię. A później o tym zapomniałem i potem obejrzałem go drugi raz u Zabukowanej i tak samo dotarło do mnie, że to miałem przecież zrobić, bo to takie dość nietypowe są te pytania, inne przynajmniej od większości tych booktagów. Więc no, słowo się rzekło, zaczynajmy. 15 pytań będzie, czyli dość dużo. Pierwsze. Co jest ważniejsze w powieści? Bohater, akcja, fabuła czy przesłanie? Co jest ważniejsze w powieści? Szczerze mówiąc, to wiem, co nie jest ważne i to jest bohater, dla mnie przynajmniej, bo mogę nie lubić bohatera. Mogę nie lubić na przykład głównej bohaterki Agli Radkaraka. Książkę bardzo wysoko oceniam, więc na pewno nie bohater. Przesłanie jakąś tam rolę odgrywa, ale na pewno nie decydującą i na pewno nie bardzo istotną. Znam książki, z którymi się nie zgadzam zupełnie, a bardzo je lubię, więc to raczej nie. Akcja, fabuła, no tak, no zasadniczo to by było najważniejsze. W tej książce oczywiście też wiele zależy od tego, jak rozumieć akcję, fabuła. Jest jeszcze język i to jest w moim przypadku chyba taki element, który bardzo dużo może zmienić, który może bardzo mocno podbić ocenę do góry albo ją obniżyć. No. Ale tutaj tego nie było. No ale z tych trzech rzeczy, no to rzeczywiście akcja, fabuła, tak? To jak to jest tworzone. Drugie. Czy należy czytać książki zawierające idee, z którymi się nie zgadzamy? Wiecie, to bardzo łatwo byłoby odpowiedzieć, no tak, oczywiście należy, bo to należy być otwartym, należy zapoznawać się z poglądami innych. Tylko tak obserwuję otoczenie, to nie działa, po prostu to zwyczajnie nie działa. Mam takie wrażenie, że ludzie i tak funkcjonują, działają na zasadzie, no nie wiem, tworzenia sobie jakiejś swojej wizji świata i dopasowywania nawet tego, co znajdują w książkach, do tego, jak ten świat postrzegają. Pewnie do pewnego stopnia też tak robię, no. Więc czy należy? Nie, nie należy, ale dobrze by było. Tylko po co? No po to, żeby konfrontować pewne swoje wyobrażenia. No na przykład ostatnio widziałem na Instagramie taką krytyczną recenzję książki Wyznanie egzorcysty. I oczywiście to jest książka, której można wiele zarzucić i nawet należałoby pewne rzeczy dość mocno sprostować, ale tam autorka, znaczy jej główny zarzut był bardzo taki ad personam wobec autora, no ale że jak to śmiał autor skrytykować jej prywatne życie, jej osobiste tu jakieś wybory. No bierzesz książkę księdza katolickiego, no to trzeba się z pewnymi rzeczami liczyć, no niestety. I to oburzanie się na to, nie wiem, nie ma sensu. No ale to był taki dosyć ciekawy przykład tej konfrontacji z ideami, która nie wychodzi. A możecie mi powiedzieć, że bo ty czytasz tutaj jakieś feministyczne rzeczy i też się oburzasz. Nie do końca, no bo mówię, tak jak jestem teraz po szumie Tulli i to jest akurat książka, która mnie w ogóle nie zirytowała. Nawet była to dość ciekawa przygoda literacka. Książka dobrze napisana, książka, która pokazała mi
jakiś taki wycinek rzeczywistości, którego nie znałem, więc nie. To absolutnie nie jest tutaj. Nie biorę tego zarzutu do siebie w żaden sposób, ale widzę rzeczywiście, że to konfrontowanie się z ideami obcymi nam nie wychodzi. Rola książki w dobie postępu technologicznego. No, co tu dużo mówić, jest coraz mniejsza i będzie coraz mniejsza. Nie ma co się oszukiwać, nie ma co sobie mydlić oczu. Można walczyć o jakąś tam większą grupę ludzi, która przy tej książce zostanie, ale przekaz informacji jest taki, a nie inny i to się nie zmieni. Możemy sobie zadawać pytanie, czy Neuralink będzie grobem dla książki, czy nie. Jacek Dukaj twierdzi, że prawdopodobnie będzie. Myślę, że jest w tym sporo racji, ale no może tego nie dożyjemy jeszcze, no zobaczymy. Natomiast będzie malał. Czy to źle? Do pewnego stopnia tak. Ale zaraz to wyjdzie przy kolejnych pytaniach. A może i nie wyjdzie? Nie, to dobrze, to może to rzeczywiście... Ale nie, będzie, bo będzie pytanie. Dobra, już mi się przypomniało. Czy czytanie zawsze powinno być przyjemnością? I może was zaskoczę, ale nie. Uważam, że nie. To nie jest tak, że ja krytykuję czytanie dla przyjemności, bo dlaczego miałbym to robić? Ale uważam, że... Znaczy, odrzucanie książki dlatego, bo nie sprawia mi przyjemności, jeśli to nie jest proza gatunkowa, nie ma w ogóle sensu. To jest totalnie jakby, nie wiem, jakby się oburzać na danie mięsne, że jest w nim mięso, albo na danie wegańskie, że nie ma w nim mięsa. No wiesz, po co sięgasz, tak? Więc oburzanie się na jakieś rzeczy, no nie wiem, ambitniejsze, które nie są prozą gatunkową, tak, że które nie były pisane po to, albo właśnie nie były pisane po to, żeby sprawić ci, drogi czytelniku, przyjemność i rozrywkę, nie ma w ogóle sensu. Ja powiem więcej, ja dość podchodzę w taki sposób, jakiego słowa by tutaj użyć, podejrzliwy do książek, których czytanie sprawia mi zbyt dużą przyjemność. Dlatego, że mam wrażenie, że przestaję wtedy zwracać uwagę na jakieś ważne rzeczy. To jest trochę tak, jak na przykład z kryminałami. Bardzo się człowiek wciąga w kryminał i tak mocno skupia się na akcji, co sprawia przyjemność na zagadce, że zaczynają mu umykać rzeczy, na które powinien zwrócić uwagę w trakcie lektury. Ja na przykład tak z Puzyńską miewałem, że bardzo mi się to dobrze czytało i było tak, że no człowiek śledził tę akcję, ona lubi te cliffhangery, nawet całkiem nieźle jej to wychodzi. I po tym wszystkim, jak już tak się ochłonęło i zaczęło się, tak składało się tę fabułę, postacie, wszystko do kupy, no to człowiek sobie myślał, Jezu, jaki cringe. Jak mi się to mogło podobać? Zaraz po lekturze. Dlatego do takich książek podchodzę jednak dość podejrzliwie. Ale są wyjątki. Oczywiście takim wyjątkiem jest na przykład większość książek Marka Krajewskiego, tak? Które sprawiają jak najbardziej przyjemność. No, jest to proza gatunkowa. Ale po wszystkim, po przemyśleniu sobie całości, no okazuje się, że i postacie ciekawe, i tło historyczne bardzo ciekawe, i zagadka, i to wszystko jest nieźle napisane, i trzyma się kupy, więc no tak, ale tak jak mówię, no ja nie uważam, że powinno być przyjemnością. Jak wyglądają twoje zakupy książkowe? Są totalnym chaosem. To jest totalny chaos. Coś mi przyjdzie do głowy, coś mi się przypomni, że o czymś kiedyś czytałem. Wchodzę na Allegro, patrzę, o jest, kupuję. Czy są, znaczy wydawnictwa, które na przykład regularnie bym kupował, to Powergraph na przykład. To tam z reguły to, co wychodzi w Powergraphie, to ja to ja kupuję. Większość przynajmniej rzeczy.
Więc chyba tylko to, czy jakieś tam serie autorów. No, chyba nie, chyba nie. Jak najczęściej wygląda twoje czytanie? Dokładnie tak samo, jest totalnym chaosem. Bywają takie dni, kiedy czytam cały dzień. Bywają takie tygodnie, kiedy czytam 2-3 dni tylko w tygodniu, bo po prostu nie ma czasu na to. O dziwo, na przykład bardzo mało czytam na wakacjach. Teraz tydzień sobie, powiedzmy, odpoczywałem i wydawało mi się, że przeczytam nie wiadomo ile, 150 stron może przez tydzień udało mi się przeczytać. No i co poradzić? Tak po prostu bywa, jakoś nie było klimatu, nie było nastroju, więc to jest totalny chaos. Co sądzicie na temat ponownego czytania tych samych książek? Bardzo nierówna droga jest, dlatego tak mi się tutaj to trzęsie. Ogólnie to robię, ale tego nie lubię. Robię to, bo wybieracie na przykład książki, które już czytałem w akcji wspólnego czytania. Natomiast nie lubię to też złe słowo, bo w większości przypadków to drugie czytanie jednak coś dawało. Trochę inaczej się patrzyło na książkę. Tak było na przykład z Żarem Mareja, gdzie po drugim czytaniu ja już doszedłem do tego, że to jest książka do pewnego stopnia o starych, dobrych czasach, ale to nie jest w niej najważniejsze. Tam chodzi o coś zupełnie innego, prawda? Więc tak, to z reguły jest fajne doświadczenie, ale po prostu jest tyle nowych tytułów i tyle starych tytułów, których nie znam, których nie czytałem, o których nie słyszałem jeszcze do niedawna, że bardzo mam takie poczucie straty czasu. Mimo wszystko, mimo tego, że jakby doceniam to, że coś z tego ponownego czytania wychodzi. Co według ciebie sprawia, że książka jest zła? I następne pytanie też od razu. Co według ciebie sprawia, że dana książka jest dobra? Zastanawiałem się akurat nad tymi pytaniami jak najwięcej, bardzo dużo. Z tym pierwszym jest trochę mniejszy problem, bo co sprawia, że dana książka jest zła, to takim fundamentem jest język. To jest pierwsza kwestia. Teraz na przykład czytam biografię Malewskiej i Malewska, krytykując innych recenzentów, napisała taką bardzo mądrą rzecz, że tutaj ludzie się, robiąc w tych recenzjach, to lata 50. wtedy były, nie wiadomo co, zamiast napisać wprost, czy autor sprawnie posługuje się językiem polskim. I ona ma rację. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Jest bardzo mało książek, które określiłbym jako złe, a które byłyby dobrze napisane. Oczywiście to się może zdarzyć, no do pewnego stopnia tak było na przykład z Heksami Szpili, bo to nie jest książka źle zredagowana, źle napisana tak od początku do końca, nie? Tam te złe rzeczy są na innych poziomach, chociaż tam zdarzały jej się też jakieś kiksy, ale bez przesady. Większość książek, która byłaby dobrze napisana, nawet jeśli zawodzi na wszystkich innych płaszczyznach, no będzie średnia, taka sobie, ale nie zła. Natomiast jest problem z książką dobrą. Bo tutaj się zastanawiałem i nie wiem. I szczerze mówiąc, znaczy, tak jak świętej pamięci profesor Gołuński kiedyś napisał, i to mi się bardzo podobało, i ja tę dewizę staram się pamiętać, że dobra książka to jest taka książka, która stawia intelektualny opór. A jak ja to rozumiem, to jest taka książka, która nie tyle zmusza cię do myślenia, bo to do myślenia to nie wiem, może mnie encyklopedia zmusić, tak? Ale która sprawia, że chcesz jej odpowiedzieć. Na zasadzie na przykład tak, zgadzam się z tobą, bo coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Albo nie zgadzam się z tobą, bo to, to i to. A najczęściej w pewnym stopniu się zgadzam, a w pewnym nie. To jest dobra książka. Oczywiście muszą być te wszystkie elementy pozostałe też spełnione, takie jak język, fabuła. No i ta konieczność tego, żeby czytelnik był w stanie zawiesić niewiarę, tak? Czyli uwierzyć w to, co się dzieje na kartach książki. Co sądzisz o niekończeniu książek? A tutaj akurat jestem zdecydowanym przeciwnikiem. Nie przekonuje mi argument, nie chcę się męczyć, więc rzucę książkę. Nie, zmęcz się.
zmęcz się, bo znaczy oczywiście mówię o osobach, które tutaj jakby parają się jakimiś recenzjami, tak, które chcą się później wypowiadać na ten temat, bo jeżeli nie, no to żaden problem, nie? Ale jak masz się wypowiadać, to wypowiadaj się o całokształcie. Raczej nie wierzę w to, że zakończenie tam uratuje tę książkę, że zrobi z niej nie wiadomo co, zmieni spojrzenie i tak dalej, ale zawsze pamiętaj, żeby mieć wizję całości. Może zakończenie nie zmieni twojego spojrzenia na książkę, a może da ci kolejny argument przeciwko niej. To też warto ją skończyć. Więc tak, jak już bierzesz się za recenzowanie, to masz się męczyć do końca. Masz się męczyć, bo tu już nie chodzi wtedy o przyjemność. Czy mają dla ciebie znaczenie osobiste doświadczenia autora? A to jest, też się nad tym pytaniem dość długo zastanawiałem, bo z zasady nie. Z zasady nie. Ja jestem dość blisko tej tezy Bartheza, że autor umarł, tak? Nie ma autora, jego osobistych doświadczeń. Są doświadczenia zbiorowości, w której autor funkcjonuje, epoki, kontekst, tak? Więc w takim sensie doświadczenia mają znaczenie, umiejscowienie książki w momencie dziejowym, w którym powstała. Natomiast to też nie jest tak wesoło. Znaczy, no, powiem tak, nie było mi w stanie informacji na temat Szczypiorskiego obrzydzić jego literatury, ale pewnie znalazłoby się paru takich pisarzy, po których już nie chcę sięgać, mając świadomość tego, co oni tam na przykład robili, więc zaraz zresztą do jednego takiego przypadku jeszcze też dojdziemy, ale raczej nie. Raczej nie. Ja też w ogóle lubię czytać książki autorów, o których nie mam w ogóle zielonego pojęcia. Który gatunek mógłbyś czytać do końca życia jako jedyny? I to już mówiłem i powtórzę jeszcze raz. Byłaby to powieść historyczna. O dziwo, nie fantasy, nie science fiction, chociaż nie, zdecydowanie nie. Powieść historyczna. Najlepiej polska, bo jednak jakoś ją tutaj najbardziej rozumiem. Z tą powszechną chyba dochodzę do wniosku, że pewne rzeczy gdzieś tam nam giną w tłumaczeniach i one tak potem może trochę nie do końca tak fajnie wyglądają, jakby mogły. Ale polska powieść historyczna, zdecydowanie tak. Czy kiedykolwiek sięgnąłeś po książkę, o której nic nie wiedziałeś? Tak, zdarza mi się to od czasu do czasu. I jeśli pierwszy raz oglądacie ten kanał, to oczywiście zachęcam do subskrypcji, do kliknięcia w ten dzwoneczek, który tutaj jest pod opisem. Potem kliknięcia jeszcze raz, żeby były przypomnienia, ale zajrzyjcie sobie w filmiki z cyklu Czarna Seria. Tam myślę, że co najmniej kilka takich znajdziecie. Konfrontacji z książką, której nie miałem zielonego, nic o niej po prostu nie wiedziałem. Była też taka akcja losowania książek w bibliotece i zastanawiam się bardzo, żeby do tej akcji nie wrócić, ale ona była kierowana głównie do youtuberów, tak? Chodziło mi o to, żeby to jakieś tam ładne zasięgi sobie zrobiło. I wiem, że nawet kilkanaście osób na YouTubie nie, ale na Instagramie całkiem sporo osób to wyzwanie podjęło. Nawet fajne były tam, były tego efekty. Zobaczymy. No, napiszcie może w komentarzach, czy jest sens do tego wracać. Tutaj zwracam się głównie do tych, którzy coś nagrywają, coś piszą, coś robią. A o co tam chodziło, to przypomnę, jeśli komuś nie chce się szukać, że po prostu wchodzimy do biblioteki, między półki i na jakiejś tam określonej przeze mnie zasadzie losujemy sobie książkę. I niezależnie od tego, jaki to będzie gatunek, jaka to będzie epoka, tę książkę czytamy. Chodzi o to, żeby wyjść właśnie ze swoich czytelniczych przyzwyczajeń. 14. Jakiego autora, gatunku czy kręgu literackiego nie masz ochoty zgłębiać i dlaczego? No jeżeli chodzi o gatunek, to już wiecie, że reportaż i no czytam od czasu do czasu, ale to nie jest literatura, która by mnie jakoś tam ruszała. Nie jestem fanem biografii.
przymuszam się, bo to jest, bo to daje dużo tak poznać życie pisarza, nie po to, żeby konfrontować je z literaturą, ale powiedzmy, że mi się to przydaje w pracy często. Więc tam przymuszam się od czasu do czasu do biografii, te doświadczenia bywają bardzo różne. Co do reportażu, to ja zawsze tutaj taki cytat z Wabanku, tak? Kiedy Quinto dowiaduje się, że tu wybory się zbliżają, tam proponują mu koledzy, żeby iść do polityki i on mówi, nie, panowie, nie będziemy kraść w białych rękawiczkach. Jeśli kraść, to uczciwie, tak jak złodziej. Więc ja co do reportażu odnosząc to, jeśli mam być okłamywany, to uczciwie jako kłamca, tak? Czyli czytać fikcję, a nie czytać rzeczy, które autor usiłuje mi wmówić, że są prawdą, a są tylko i wyłącznie jego subiektywnym spojrzeniem na rzeczywistość. To jest to, co mnie najbardziej drażni w reportażu i w ogóle w literaturze non-fiction. Dlatego tak bardzo rzadko po nią sięgam, że po prostu jak mam być okłamywany, no to wprost, tak? A co do autorów, bo tak jak mówiłem wcześniej, że te biografie jakoś tam nie rzutują na odbiór książek, ale mogą rzutować u mnie czasami na to, że ja po kogoś nie chcę sięgać. I powiem szczerze, na przykład nie mam ochoty już w tym momencie sięgać po panią Bradley. No po tym, jak się dowiedziałem o tym, co ona robiła z córką, co jej mąż robił z ich synem. I naprawdę tu nie chodzi już o jakieś rzeczy związane z religijnością, tak, że te dzieci były dyskryminowane z powodu tego, że one chciały jakąś tam religię, nie wiem, czy to protestantyzm, czy katolicyzm był, wyznawać i się musiały kryć przed rodzicami, przynajmniej córka, z synem nie wiem jak było, ale no samo molestowanie własnych dzieci. Nie mam ochoty po prostu po tym wszystkim, nie mam ochoty zgłębiać mgieł Avalonu. Ale to są jakieś bardzo rzadkie przypadki. No, myślę, że znaczy sami przyznacie, że ten przypadek jest wyjątkowo, nie chcę wulgaryzmów używać, bo to będę musiał później blokować zarabianie na YouTubie. Jest straszny, jest po prostu straszny, więc po prostu nie. Natomiast co do reszty, to czy autor jest chamem, prostakiem, czy kogoś tam obraził kiedyś, czy, to są już rzeczy zupełnie innego kalibru. Światopogląd też, powiedzmy sobie szczerze, znam wielu pisarzy. No Fowles to jest na przykład pisarz, którego bardzo lubię, a który był światopoglądowo mi zupełnie obcy. Więc Nie. Jakoś tutaj takich pisarzy nie mam. Mówię, no Bradley jest jednym z niechlubnych wyjątków. No parę by się jeszcze pewnie znalazło. Ale na przykład, nie trawię Boja Żeleńskiego, a z drugiej strony Znasz li ten kraj uważam za bardzo dobrą książkę, bardzo fajną książkę, bardzo sympatyczną, przyjemną książkę. Więc no to naprawdę musi pisarz już zrobić coś bardzo grubego, żeby mi tak podpaść. Jeżeli chodzi o gatunek, kręgi literackie, nie przepadam za awangardą, ale jakby się jakaś dobra poezja awangardowa na przykład trafiła, no to ujdzie. I na koniec, czy twoim zdaniem każdy powinien czytać książki? Nie wydaje mi się. Dlaczego miałby powinien? Znaczy, i tu znowu wracamy do tej kwestii rozwoju cywilizacyjnego, techniki, technologii, bo to też polecam naprawdę Po piśmie Jacka Duka. Ja uważam, że to jest bardzo dobra książka. Dlaczego? No Dukaj cały czas pisze o tym, że to, co dają książki, to jest umiejętność skupienia. I jakby teraz nam się bardzo trudno czyta długie fabuły, bo ciężko jest się człowiekowi skupić, ale mimo wszystko warto jakby nad tym pracować. Jest to koncentracja, skupienie w czasach, w których jest ze wszystkich stron jesteśmy bombardowani wrażeniami, informacjami, no to jest coś, co się przyda na pewno. Więc pod tym względem można by powiedzieć, że no przydałoby się, żeby
żeby każdy od czasu do czasu coś czytał, ale z drugiej strony, no wiecie, teraz też pracując w bibliotece, obserwując mody czytelnicze, no człowiek wątpi czasami w to, czy to rzeczywiście ma sens. No ale niech będzie, zostanie ten ostatni bastion czytelnictwa, czyli ta nauka koncentracji, skupienia, której film jednak nie daje. To powiedzmy sobie szczerze, nie działa. Zupełnie inaczej wtedy mózg pracuje, ale to jest ten ostatni bastion, bo innych tutaj zupełnie już nie widzę i nie byłbym w stanie wskazać. Więc nie każdy powinien, ale dobrze by było, gdyby człowiek od czasu do czasu jakąś tam książkę sobie przeczytał. No bo jeszcze ciągnąc ten temat, zupełnie jakby, jak słyszę jakieś tutaj argumenty, że humanitaryzm i tak dalej, no ludzie drodzy, no... Popatrzcie na ludzi, którzy czytają książki masowo. Tak? Naprawdę oni wszyscy tacy tutaj humanitarni, dobrzy, pełni empatii. Nie, moi drodzy, absolutnie nie. Kiedyś był taki żart, że czytanie książek i podróże to robią z ciebie lepszego człowieka i dwa zdjęcia z Adolfem Hitlerem. Jedno jak czyta książki, drugie chyba pod wieżą Eiffla, więc no. Więc tak to wygląda. To jest ostatnie pytanie w tym BookTagu. Bardzo fajny jest ten book, tak? Jeszcze jeden będę chciał zrobić, taki już stacjonarny, nie będę mógł przy nim chodzić, ale to zobaczycie wtedy dlaczego. Chyba, że znacie jakieś takie bardzo nietypowe booktagi, bo jednak przy tym tutaj niektóre pytania, bardzo niewiele pytań się powtarza, ale jednak część tych pytań gdzieś tam już kiedyś była. Więc jeśli znacie coś bardzo nietypowego z booktagów, co byście chcieli zobaczyć, to dajcie znać. No ja parę robiłem tam, na przykład ja Wyfybierz Rok przetłumaczyłem, ten book tak robiłem na swoim kanale, więc tam zajrzyjcie w razie czego, czy tego nie było, ale tak jak mówię, jeżeli coś znacie, albo jakiś challenge może, wyzwanie czytelnicze, które byście chcieli zobaczyć i które się odróżnia bardzo mocno, to dajcie znać. Oczywiście możecie mnie też wesprzeć na Patronite, tam będzie link na pewno gdzieś wrzucony. Można to też przez YouTube'a zrobić, do czego bardzo zachęcam. A teraz będę się z Wami już żegnał. Zobaczymy się prawdopodobnie za tydzień, bo nie sądzę, żebym do czwartku wyrobił się z jakąś tutaj taką lekturą na krótką piłkę, ale może. Zobaczymy. A to był Gra w Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.